Dzień dobry Państwu. Pracowity czas, bardzo. Dla mnie i tutaj dla moich kolegów, ale odbyliśmy bardzo ważne spotkania, zarówno z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią von der Leyen, jak i z panem przewodniczącym Rady Europejskiej. I rozmawialiśmy o ważnych kwestiach. No oczywiście tym absolutnie głównym, podstawowym tematem był problem sytuacji na wschodzie, wokół Ukrainy, także na Białorusi i tego, w jaki sposób powinniśmy działać w tej sytuacji. No ja także przekazałem Państwu informacje o tym, o moim pobycie w Pekinie na inauguracji Igrzysk Olimpijskich, ale to oczywiście nie tylko, bo to była trochę taka wizyta tak zwanej dyplomacji olimpijskiej, więc spotkania polityczne po drodze, zresztą rozmowa z panią prezydent Gruzji, od tego się zaczęła cała moja podróż w Tbilisi, później Pekin, spotkania z kolejnymi przywódcami, także z oczywiście sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z emirem Kataru, z prezydentami szeregu państw. No przede wszystkim oczywiście z panem prezydentem Xi Jinpingiem, z którym miałem spotkanie takie dwustronne w formule oficjalnej razem z delegacjami. Podzieliłem się moimi spostrzeżeniami, odczuciami i tak również informacjami, które uzyskałem w trakcie tych rozmów dotyczącymi właśnie sytuacji na wschodzie i generalnie sytuacji międzynarodowej. To był jakby główny przedmiot naszych rozmów. Zgodziliśmy się, że przede wszystkim czego potrzebujemy, to jest jedność europejska, jedność i jeszcze raz jedność, że zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim po pierwsze powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy. Tak wszyscy razem, jak i każdy z osobna, to po pierwsze, po drugie, że przede wszystkim potrzebujemy jedności, że cały świat, że także i ci, którzy dzisiaj z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak również i ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą tutaj widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój, obronić prawo międzynarodowe, które tutaj ma znaczenie fundamentalne, bo jeżeli prawo międzynarodowe jest przestrzegane, to wtedy nie ma zagrożenia wojną, wtedy jest pokój. Więc o tym mówiliśmy przede wszystkim. No oczywiście no, poruszona została także kwestia mojej inicjatywy ustawodawczej u nas w kraju, którą mam nadzieję zostanie rozwiązany problem, który narósł wokół Sądu Najwyższego. Przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie, przedstawiłem też, powiedziałem, jakie intencje mi przyświecały, wyraziłem nadzieję, że to pozwoli zakończyć te dyskusje pomiędzy Komisją Europejską a polskimi władzami, jak również i uzdrowi sytuację w Sądzie Najwyższym w Polsce, gdzie dzisiaj jest trudna sytuacja i mam nadzieję, że dzięki temu uda się to rozwiązać. Mam także nadzieję, że ta propozycja zyska przede wszystkim poparcie w parlamencie. Chcę powiedzieć, że z satysfakcją przyjmuję głosy ze strony opozycji, które pozytywnie się do tego odnoszą właśnie z wolą rozwiązania problemu, zakończenia konfliktu, znalezienia tutaj takich rozwiązań, które będą miały charakter kompromisowy. Cieszę się, że wyrażam satysfakcję, że fakt tej mojej inicjatywy, prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej jest tutaj zarówno w Komisji Europejskiej, jak i przez przewodniczącego Rady Europejskiej przyjmowany z aprobatą, że jest pewna ulga, że taka inicjatywa się pojawiła. Mam nadzieję, że to oznacza, że także i z tej strony jest wola zakończenia, rozwiązania tego problemu, bo tak jak mówię, jedność, jedność i jeszcze raz jedność. Jakiekolwiek spory w obrębie Unii Europejskiej dzisiaj są wodą na młyn dla przeciwników jedności europejskiej, dla naszych przeciwników, krótko mówiąc, i powinniśmy nie dawać tej pożywki, a wszystkie spory, które są, jak najszybciej zamknąć. Mam nadzieję, że Państwo widzicie, że to się właśnie w ostatnim czasie dzieje, a także w tym uczestniczę jako prezydent Rzeczypospolitej. Z wielką satysfakcją przyjąłem także pozytywny efekt negocjacji pana premiera z władzami czeskimi, gdzie konflikt z Czechami się kończy wokół kopalni w Turowie
I mam nadzieję, że także i ten problem tutaj na poziomie Komisji Europejskiej, na poziomie europejskim zostanie zakończony i także pomoże w funkcjonowaniu Sądowi Najwyższemu w Polsce. Taka jest moja intencja jako prezydenta. Panie prezydencie, ale przewodnicząca po zapoznaniu się z projektem pana prezydenta, czym jest gotowa odblokować Krajowy Plan Odbudowy? Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z panią przewodniczącą. Projekt jest poddawany analizie w tej chwili zarówno przez prawników w Komisji Europejskiej, jak i rozumiem, że jest poddawany także i analizie przez prawników współpracujących z przewodniczącym Rady Europejskiej. No, proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy właśnie po weekendzie, więc rozmawialiśmy, tak jak powiedziałem, ton tych rozmów odbieram pozytywnie i powiem tak, cieszę się, że byłem, bo rozmawiamy o sprawach bardzo ważnych dla naszego bezpieczeństwa, przede wszystkim dla spokoju w Europie. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasze społeczeństwa i narody oczekują pokoju i spokoju i mam nadzieję, że nasze intensywne działania na arenie międzynarodowej będą miały taki właśnie efekt. Dobry przede wszystkim dla naszych społeczeństw, dobry dla Unii Europejskiej, dla nas wszystkich. Panie prezydencie, a jak ważna jest ta jedność także w kontekście jutrzejszego spotkania w Berlinie i tej reaktywacji jakby Trójkąta Weimarskiego? Bo jutro spotyka się pan prezydent z kanclerzem Niemiec, z prezydentem Francji. Tak, z satysfakcją przyjąłem tą propozycję. Proszę Państwa, no 6 lat zabiegaliśmy o to, żeby to spotkanie w tej formule mogło nastąpić. Mówię o 6 latach swojej prezydentury, tak? Chciałem, żeby ten format międzynarodowy, w którym Polska uczestniczyła wcześniej, w którym uczestniczył polski prezydent, także w czasach mojej prezydentury był realizowany, bo jest to ważne dla współpracy europejskiej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jesteśmy my, czyli Polska w Europie Środkowej i uważałem, że powinniśmy rozmawiać zarówno z naszymi sąsiadami, z naszym największym sąsiadem, z Niemcami, jak i powinniśmy rozmawiać także i z Francją, która jest potęgą europejską. Cieszę się, że ten format jest kontynuowany także i teraz cieszę się z tej propozycji i mówię, z satysfakcją wezmę udział w jutrzejszym spotkaniu. Panie prezydencie, czy pan dopuszcza takie rozwiązanie, jak wycofanie się Polski z Funduszu Odbudowy? Nawiązuje do dzisiejszych słów pana europosła Adama Bielana, który mówił o tym, że no, nadejdzie taki moment, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję i są różne warianty analizowane, łącznie z takim, który na przykład skutkowałby opuszczeniem, wycofaniem się z Funduszu Odbudowy. Szanowni Państwo, ja przedstawiłem projekt ustawy, który załatwia nasze wewnętrzne sprawy ważne związane z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, związanego z odpowiedzialnością zawodową sędziów, której oczekuje polskie społeczeństwo, że będzie ona realizowana i w związku z powyższym uważam, że ta propozycja legislacyjna, którą przedstawiłem, tą sprawę załatwia. Wierzę w to głęboko, że załatwia i rozwiewa także wątpliwości, które były podnoszone wobec tych regulacji na poziomie europejskim. Mam nadzieję, że to pomoże w budowaniu jedności w Unii Europejskiej, tak bardzo nam wszystkim dzisiaj potrzebnej. Dziękuję bardzo.